Przyjaciół Polskiej Kultury i Sztuki Zachęta. Witam Państwa serdecznie na kolejnym wieczorze poetycko-muzycznym. Tym razem wieczór jest zatytułowany Polski Krzyż. Dzisiejszy wieczór opracowała pani Małgorzata Kobylińska. Dekoracje przygotowała Bernadetta Gabriel i Anetta Merta. Polskiej flagi użyczyli nam z SPK kombatanci. Może wcześniej jeszcze dodam, że z tyłu są wyłożone książki pani Zofii Moniki Da. Książka ma tytuł Unexpected Gifts, nieoczekiwane prezenty. W pierwszej części będą prezentowane utwory Haliny Gartman oraz wystąpią następujący poeci i wykonawcy. Czytam w kolejności. Jan Paprocki, Stanisława Krzywdzińska, pan Jerzy Stranskony, Kamila Zając, Stanisław Knieć, Maria Kuraśko i Mirek Haczku. Zapraszam do wysłuchania programu Niebieska Jutrzenka. Witaj gwiazdo morza, prześliczna panienko, witaj niepokalana, niebieska jutrzenko. Witaj światło ziemi, w słońce obleczona. Jutrznio nadziei naszej nieustającą pomocą sławiona. Chcę powiedzieć, że obraz, który namalowałem, ja znam, ale ten obraz nie znam mnie. Obraz nie zna malarza, człowiek tego, kto go stwarza. Nie może powiedzieć dlatego nie znając, że nie ma jego. Ja ci wiary dać nie mogę. Ja znam tylko drogę. Czy pójdziesz nią i znajdzie się w niebie? Zależy od ciebie. Czeka dzień i noc. Do znalezienia odkłon tym, co bez sensu żyją. To życie jest by żyć z rosnącą wiarą i nadzieją i zyskiwać czystość, jak nieustająca miłość. Hołdzie poległym na wszystkich wojnach. Idąc z uśmiechem na twarzy bronić. Nikt z was nie przewidział przyszłości, że może to tak nie wygląda. Po prawdzie nie było w was złości. Matka żegnała syna pierwszego, żona całowała męża swojego. Rodzina żegnała bliskich, a naród żegnał obrońców. Nie grały wam surmy bojowe, ni werbli warkotu nie dali. Szliście do boju, do walki, by zniszczyć podboje potopu. Mamo, otrzyj oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz lwów. Ja piłem się tak samo, jak starsi, mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Czy jesteś, mamo, ze mną? Nie słyszę twoich słów. W oczach mi trochę ciemno, obroniliśmy lwów. Zostaniesz biedna sama, baczność lwów, cel i par. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal.
przedstawienia utworu Tragedia na ziemi smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku zdarzył się tragiczny wypadek samolotu polskiego w Smoleńsku. Lecieli na uroczystości katyńskie, sami zginęli w tym miejscu. Był tam prezydent Kaczyński z najlepszymi ludźmi swoimi. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie. Modlić się trzeba na pewno. Dziękuję. Mam przyjemność przedstawić pana Jerzego Strąskony, który przedstawi utwory od Mieszka I po Apokalipsę i 11 listopada Łza emigranta. Od Mieszka I po Apokalipsę. Parły żelazne kolumny z zachodu, pretekstem krzyża odrzucając Słowiańszczyznę precz. Krzyż z Mieszkiem jednak im drogę zastąpił, wytrącając z ręki ten germański miecz. Sienkiewiczowska kolumna z potopu pociskami ognistymi ducha. Krzyż z przeorem kordeckim był silniejszy i zadawał ducha obrońcom jasnej góry. 11 listopada Łza emigranta. Rocznicy krótka spadła, rocznicy kartka spadła z kalendarza. Wilgotnym okiem głęboko się rozmarzasz i z postaciami przeszłości czasu aż do bólu się utożsamiasz. Na Main Street naciskasz gazu pedał, ściskając kierownicą jak szablę ułam bitny. To nie pedał, lecz ostroga konia, którą swalujesz w armaty rośliny. Następnymi naszymi wykonawcami, którzy przedstawią Panis Angelicus, jest Kamila Zając i Artur Sowiński, akompaniant. Poprawkę. Ja walczyłem w polskim dywizjonie, dywizją 300 ziemi mazowieckiej i myśmy nie walczyli o Anglię, myśmy walczyli o Polskę wolną i niepodległą. To mała poprawka. Tyfus. Z początku tworzliwy, niespokojny, zaglądający w każdy kąt. Widzicie? Już są następstwa wojny. Tyfus, a potem będzie trąd. Tyfus, strach się zaczaił we wnękach pochylonych chant, przystanął na dróg rozstaju do stęsłych przedsionków pal. Zapraszam do wysłuchania dwóch utworów pani Marii Kuraszko. Pierwszy zatytułowany Miłości, gdzie jesteś? I drugi Polski Krzyż 2010. Szukałeś miłości w kwiatach bzu, w liściach koniczyny, w kropelkach rosy, w promieniach słońca, w przepływającej i odpływającej fali oceanu, w spadającej gwieździe, w świetle księżyca, w Anny oczach. Ciągle jej nie widziałeś. Weź krzyż, popatrz długo. Tam odnajdziesz miłość, której nigdy i nigdzie nie widziałeś. Krzyż. Krzyż twój idzie razem z tobą. Nad ranem, w jasny dzień, w końcu lata, kiedy dokarmia się pszczoły. Ulice mojego miasta są kurzem splątane. Ulice mojego miasta
mają dach nad głową. Ulice mojego miasta śpiewają psalmy. Maszyny kurzem okryte, kobiety kurzem splecione. Zainspirowany przez jedną z moich pacjentek 4 lata temu. Od tego czasu zaczęłam pisać poezję po angielsku. Nie mam wytłumaczenia na to, dlaczego po angielsku, nie po polsku. Do tej pory napisałam 3 polskie wiersze, ale reszta jest napisana po angielsku. Zaczęłam dzielić się moimi wierszami z moimi pacjentami, którzy bardzo usilnie mnie namawiali, żebym opublikowała książkę. Tam na wzgórzu wśród skał stary krzyż on dziś stał, symbol hańby, cierpienia i mąk. Lecz ja kocham ten krzyż, gdzie mój Zbawca i Mistrz swym oprawcą oddał się do rąk. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Gdy do niego krzyż brzozowy. W rodzinnych mych stronach, na wiejskim cmentarzu, posadzone brzozy dwa rzędy stanowią krzyż. Lubię iść po tym krzyżu, bo wiem, że idę do nieba. Ten krzyż z brzozy tak nisko pod nogi moje się układa, treścią Golgoty i treścią zmartwychwstania. Ten pierwszy wiersz ma tytuł Oda do krzyża. O krzyżu przydrożny, któż cię tu postawił? Czyje cię ręce wyżłobiły, dłuta? Ileś już istnień z otchłani wybawił, ileś łez wysuszył i zwierzeń wysłuchał. O krzyżu przydrożny, wiatrami ubrany, samotny na polach, wyniosły, cichy. Jakże cię muszą boleć ludzkie rany, jakże cię bardzo ranią ciernie pychy. Proszę, to kręcenie i